Dzień dobry, minęła godzina 12, Przemysław Tychmanowicz, witam w kolejnym programie Prosto z Parkietu. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o zmianach, jakie wchodzą lada moment w życie na rynku obligacji korporacyjnych. Czy jest się czego bać? Oto zapytam pana Krzysztofa Dziubińskiego, członka zarządu Domu Maklerskiego Nawigator. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 1 lipca to taka bardzo ważna data dla rynku, szczególnie rynku obligacji korporacyjnych. Wchodzi obowiązkowa dematerializacja papierów. Co tak naprawdę się zmieni dla właśnie rynku obligacji korporacyjnych? Wydawać by się mogło, że to jest taka czysto techniczna zmiana, obowiązkowa dematerializacja i tylko tyle, ale tak naprawdę to będzie fundamentalna zmiana dla całego rynku w wielu aspektach. Przede wszystkim zmienią się zasady emisji obligacji, jak i obsługi świadczeń z tych obligacji, czyli to tak jak pan redaktor dobrze powiedział, wszystkie obligacje trafią do KDPW. To oznacza to, że nie będzie już obligacji w formie dokumentowej czy w formie zapisów ewidencji prowadzonej przez firmy inwestycyjne. Obie te dwie formy były często wykorzystywane do tej pory, także od 1 lipca już tych form nie będzie, wszystko będzie w KDPW z wszystkimi konsekwencjami takiego stanu rzeczy. Dodatkowo dojdą nowe ustawowe funkcje wymagane dla emisji papierów dłużnych, czyli w każdej de facto emisji będzie wymagana obecność firmy inwestycyjnej posiadającej licencję na prowadzenie rachunków. Albo ona będzie w roli agenta emisji, jest to nowa funkcja szeroka, z szerokimi obowiązkami i z dużą odpowiedzialnością, albo będzie to funkcja pośrednika rejestracyjnego, czyli taka funkcja techniczna wynikająca tylko z regulacji KDPW. Dla większości emisji będzie to ta funkcja agenta emisji szeroka, dlatego że funkcja ta będzie niezbędna dla wszystkich emisji, które nie będą w trybie oferty publicznej, dla których nie ma zamiaru wprowadzenia do ASU lub na rynek regulowany. A w ramach projektowanych zmian, które wejdą w życie zapewne wrzesień, październik, chociaż miały pierwotnie wyjść w życie 21 lipca, ale już chyba wiem, że nie zdążymy, też zostanie zmieniony ten przepis, czyli jeszcze on nie wszedł w życie 1 lipca, już będzie, jest projektowana jego zmiana i wtedy de facto będą to wyłączone z obowiązku agenta emisji oferty, dla których nie ma zamiaru wprowadzenia na rynek regulowany. To oznacza de facto, że tylko oferty prospektowe będą zwolnione z obowiązku agenta emisji, a wszystkie inne będą potrzebowały uczestnictwa firmy inwestycyjnej w procesie. No, ma to znaczenie z punktu widzenia samego procesu emisyjnego, no bo dochodzi dodatkowa funkcja i dodatkowy podmiot, który musi być zaangażowany w proces. On będzie zaangażowany już przed emisją. Obowiązki agenta emisji dotyczą weryfikacji podstaw prawnych i spełniania przez emitenta wymogów przepisów prawa. Właśnie to miało być moje kolejne pytanie. Jakie funkcje będzie ten pełnił agent emisji? Czy to będzie właśnie na zasadzie oferującego jak przy publicznych emisjach? Nie, to są osobne funkcje i nawet w ustawie to jest jasno wskazane, że jeżeli jeden podmiot jest zarówno oferującym, jak i ma być agentem emisji, to musi postawić chińskie mury, bo jest konflikt interesów. Także oczywiście może to jeden podmiot świadczyć, ale musi też wewnętrznie sobie procedury tak ustawić, żeby ten konflikt zażegnać. No, co do zasady, pewnie będzie tak, że oferujący będzie jednocześnie agentem emisji, ale gro emisji jest taki, gdzie nie ma oferującego i emitent albo sam oferuje takie papiery i wtedy będzie musiał sobie zatrudnić agenta emisji. No, albo na przykład jest konsorcjum, wtedy jeden z podmiotów będzie tym agentem emisji. Także w zakresie obowiązków agenta można je podzielić na takie aspekty weryfikacyjne i to są takie trzy główne obszary, czyli weryfikacja podstaw prawnych spełnianych przez emitenta, jak i papiery wynikających z przepisów prawa, weryfikacja działań emitenta w zakresie oferowania, czyli czy sam proces oferowania był przeprowadzony prawidłowo, no i weryfikacja spełnienia wymogów wynikających z regulacji KDPW, czyli czy dany papier będzie w stanie być obsłużony przez KDPW. To jest taki obszar weryfikacyjny, powiedziałbym mocno prawny, regulacyjny, ale też tak napisany dosyć nieprecyzyjnie i z tym rynek i agenci emisji mają trochę problemów, jak czytać szerokość tych obowiązków. Następnie, jeżeli cały proces emisji został poprawnie przeprowadzony, zweryfikowany i wszystko jest ok, to agent emisji tworzy u siebie taką wewnętrzną ewidencję. No dzisiaj to jest wewnętrzna ewidencja. Jak wejdą zmienione przepisy, to będzie to ewidencja już konstytutywna i czekamy na to, bo to jest bardzo ważny aspekt, o którym za chwilę. I następnie rejestruje te papiery w KDPW.
Sama rejestracja będzie się odbywała poprzez aplikację udostępnioną przez KDPW. Jesteśmy jako dom maklerski po testach tej aplikacji. Możemy powiedzieć, że... Właśnie, jak ona wypada? Bo tutaj był też przedstawiciel KDPW i właśnie zachwalał tą aplikację. Pytanie, jak wy ją odbieracie? Znaczy, sama aplikacja jest bardzo intuicyjna i my nie mieliśmy żadnych problemów z testowaniem w środowisku testowym tej aplikacji. Liczymy na to, że tak samo będzie w środowisku już produktowym, produkcyjnym działała bez żadnych zawieszeń i innych komplikacji. Zakres danych jest mocno ograniczony, także sama rejestracja, czyli wypełnienie formularza aplikacyjnego i przejście przez ten formularz jest procesem prostym. Jakby tu się zgadzam z KDPW, aplikacja jest dobra. Tylko aplikacja, to bym powiedział, to jest jeden element z całego procesu, bo to, co jest przed rejestracją, przed wypełnieniem aplikacji, to jest gro rzeczy takich weryfikacyjnych, procesowych, które agent emisji z emitentem po prostu muszą zrobić. No i wszystko to, co jest, następuje po rejestracji, czyli obsługa świadczeń z wykorzystaniem KDPW. I tutaj też się dla emitentów, którzy do tej pory nie mieli styczności z KDPW, dużo zmieni. Dojdą kwestie takie formalne związane z rejestracją zdarzeń. To, co jest ważne, to KDPW w przypadku zmiany warunków emisji, bo już po rejestracji, nie będzie procedowało tego przez aplikację, tylko w trybie standardowym, dokumentowym. Trzeba będzie składać aneksy, dokumenty, więc to zmniejszy elastyczność całego instrumentu jako obligacji. To moim zdaniem taka pierwsza konsekwencja tego, że wszystkie obligacje będą w KDPW. Właśnie, czy te zmiany niosą więcej szans czy zagrożeń dla rynku obligacji? Powiedziałbym tak. W kategoriach szans bym tego wielce nie odczytywał. Może powiem w skrócie, jak te zmiany wpłyną na poszczególne segmenty, bo ten wpływ będzie inny. Zacznę od tego wpływu, nazwijmy to, neutralnego, czyli dla emisji średnich i dużych, instytucjonalnych, do szerokiego rynku. Ta zmiana nie wpłynie jakby na ten rynek i na dostępność do kapitału emitentów, którzy funkcjonują na tym rynku. Po prostu trzeba się dostosować, trochę zmienić procedury, trochę inaczej podejść do emisji, ale wszystko da się ułożyć i koszty trochę wzrosną, ale przy tego typu transakcjach one nie będą odczuwalne. Dla emisji instytucjonalnych, ale nazwijmy to takich bilateralnych albo w takim wąskim gronie, gdzie te transakcje są mocno skomplikowane, struktury zabezpieczeń są bardzo trudne, wielowątkowe, to tutaj się zmieni, tak? Bo te transakcje wymagają specyficznego podejścia, one są szyte na miarę. I taka sztywność, bym powiedział, regulacji KDPW mocno ograniczy elastyczność tego instrumentu, to po pierwsze, ale po drugie, takie transakcje są robione często w bardzo takim napiętym harmonogramie, często do ostatnich godzin nocnych gdzieś tam dokumenty są negocjowane, dopinane i inwestor oczekuje, że od razu powstanie papier, czyli zostanie wykreowany. Tutaj to już nie będzie taki proces szybki. Będzie musiał w nim uczestniczyć agent emisji, będzie miał swoje obowiązki, będzie potrzebował D+1 na zarejestrowanie tych papierów, także ten proces się wydłuży, obligacja będzie w tym zakresie mniej elastyczna. Idąc dalej do segmentu takiego, gdzie obligacje były wykorzystywane jako po prostu nośnik kapitału, czyli nie był to instrument do rynku, do inwestorów, tylko instrument albo do transferu wewnątrzgrupowego środków finansowania gdzieś spółek zależnych, albo instrument, którym właściciel dofinansowywał swoją spółkę, albo po prostu gdzieś w bardzo wąskim kręgu osób gdzieś zaprzyjaźnionych ze spółką ta obligacja była wykorzystywana. To tu zakładam, że ten segment praktycznie albo zniknie, albo będzie zmarginalizowany ze względu na to, że takie podmioty nie chcą wchodzić w relacje z KDPW, wzrosną koszty, ale powiedzmy, że to jeszcze jest gdzieś do ułożenia, ale to publiczne repozytorium moim zdaniem będzie taką barierą mentalną, żeby takie transakcje pokazywać całemu światu i pokazywać, że one są obsługiwane w terminie. Często są transakcje pomiędzy spółką matką, a spółką zależną. Spółki nie będą chciały upubliczniać takich transakcji, więc przejdą na inne instrumenty typu pożyczki, weksle, może inne instrumenty. Tutaj mówię o segmentach instytucjonalnych. Yes. Słowo jeszcze o segmencie detalicznym, gdzie widzę jakiś pozytyw tych zmian. Także dla transakcji tych najmniejszych, tych najbardziej ryzykownych, ta funkcja agenta emisji rzeczywiście może być jakimś bezpiecznikiem. Bo jednak to podmioty profesjonalne, firmy inwestycyjne nadzorowane będą musiały, że tak powiem, przypieczętować emisję. Więc tu zakładam, że bezpieczeństwo tego segmentu powinno wzrosnąć.
No ale jakby, żeby było dobrze, to najpierw musi być trochę gorzej, więc moim zdaniem w krótkim okresie część małych, najmniejszych emitentów, którzy do tej pory finansowali się bez pośrednictwa firmy inwestycyjnej, straci możliwość finansowania, bo nie znajdzie po prostu agentów emisji, którzy chcieliby zaakceptować ich ryzyko. No właśnie, straci możliwość finansowania przez obligacje, tak, czy w związku z tym zbyt te mniejsze firmy zaczną wykorzystywać inne instrumenty, jakby chociażby wspomniane wcześniej przez pana weksle? Takie głosy pojawiały się na rynku. Powiem tak, no my jako Domoklewski Nawigator nie działamy w tym segmencie, nie mamy takich klientów, ani nie mamy takich zapytań, bo i tak nie jesteśmy w stanie ich w żaden sposób obsłużyć, ale takie głosy się pojawiają i jestem w stanie sobie wyobrazić, że rzeczywiście no, takie spółki mogą zastąpić obligacje innymi instrumentami, no, które będą jakby poza jakimkolwiek nadzorem, poza jakimkolwiek jakąś weryfikacją podmiotu profesjonalnego. Mhm, czy to... Ze szkodą oczywiście dla inwestorów, bo jednak obligacja jest instrumentem wynikającym z ustawy, z określonymi regulacjami, z określoną odpowiedzialnością za niespełnianie tych regulacji. Inne instrumenty no, już mogą być bardziej ryzykowne. No to też rodzi się pytanie, czy te mniejsze firmy, czy obligacje właściwie są dobrym sposobem na to, żeby finansować ich działalność, szczególnie właśnie kiedy mówimy o mniejszych firmach, stosunkowo wczesnej fazie rozwoju i dość ryzykownym biznesie. No, mieliśmy kilka przypadków dość spektakularnych, które pokazały, że no, ani nie skorzystali na tym inwestorzy, ani cały rynek. W 100% się z panem redaktorem zgadzam. Uważam, że gro najmniejszych emitentów nie powinno wykorzystywać obligacji i nazwijmy to trochę nieświadomości inwestorów prywatnych w oferowaniu im takich obligacji. Także zdecydowanie uważam, że tacy inwestorzy powinni skierować swoje środki do profesjonalnie zarządzanych funduszy dłużnych, jakby chcą mieć ekspozycję na dług jak najbardziej, dług inny niż skarbowy, niech to będzie dług korporacyjny, ale zarządzany przez profesjonalne podmioty, także zdecydowanie w tym segmencie najmniejszych emitentów, gdzie historycznie no, default rate jest największy, jakby tu wszyscy się zgadzają, no, należy zachować szczególną ostrożność, ale te zmiany wydaje mi się, że w krótkim terminie spowodują trochę zwiększenie tego default rate, ale w średnim i długim terminie po prostu poprzez to, że wyprą tych emitentów z tego rynku, sytuację poprawi. Czy inwestorzy na tym skorzystają? Myślę, że tak. Ci prywatni mali tak. No właśnie, wspomniał pan tutaj o bardzo ważnej kwestii. Czy może właśnie dojść do takiej sytuacji, że te mniejsze firmy będą nagle miały duży problem z tym, żeby zrolować kolejne obligacje? Bo zazwyczaj tak to wygląda. To nie jest tak, że obligacje są postawione do wykupu i spółka je wykupuje, tylko po prostu cały czas jest rolka. Tak, tak. Zgadzam się. Najmniejsze podmioty, które nie będą mogły znaleźć agenta emisji do przeprowadzenia nowych emisji obligacji, mogą być odcięte od finansowania, bo najczęściej nie mają alternatywy. No, oczywiście mogą szukać gdzieś tam rozwiązań takich, bym powiedział, zastępczych w postaci wspomnianych wekslów, pożyczek, no ale to już nie jest taki instrument, wydaje mi się, który można na większą skalę wykorzystać. Przynajmniej mam taką nadzieję, że do takich sytuacji nie będzie dochodziło. Te wszystkie zmiany, o których dzisiaj rozmawiamy, to jest pokłosie GetBacku. No, nie ukrywajmy tego. GetBack, wiadomo, emitował na bardzo dużą skalę obligacje. Inwestorzy o tym nie wiedzieli, bo były to przeprowadzane emisje niepubliczne. Czy wprowadzenie rejestru obligacji, wprowadzenie do takiej większej przejrzystości, pokazywania, co tak naprawdę ma spółka, ile zobowiązań, ile emisji przeprowadziła, pozwoli właśnie uniknąć takiego drugiego GetBacku? No, nie pokusiłbym się z wnioskiem, że pozwoli uniknąć drugiego GetBacku. No, myślę, że drugiego GetBacku nie będzie, ale inna afera z wykorzystaniem może innych mechanizmów, innych narzędzi, nie tych samych, ale nowych, wymyślonych, pewnie będzie. I jakby no, tak tutaj pomysłowość osób, które wykorzystują przepisy, no, jest na pewno szybsza niż regulator. Ale co do tego repozytorium, no to jest, wydaje mi się, że tylko fragment problemu. Znaczy, dobrze, że będzie taka informacja z punktu widzenia inwestorów. Na pewno rynek to wykorzysta, po prostu będzie wiedział, kto co emituje. Ale to jest fragment bilansu. Proszę pamiętać, że to są tylko obligacje. Nic nie będzie wiadomo na temat innych zobowiązań takiej spółki, czy to finansowych w postaci kredytów, czy handlowych. I pomimo tego, że spółka nie ma na przykład obligacji, albo ma niewiele tych obligacji, to może mieć masę innych zobowiązań. Także to tak jakby na koniec dnia no, nie będzie pełen obraz. Będzie jakiś fragment obrazu w zakresie samych obligacji.
Myślę, że inwestorzy będą na to patrzeć, ale bym nie przeceniał tego instrumentu jako takiego bezpiecznika dla całego rynku pod kątem zbyt szybko lewarujących się spółek. Panie Krzysztofie, to zdanie podsumowania. Po 1 lipca czeka nas lepszy, gorszy świat na rynku obligacji korporacyjnych? Powiedziałbym tak, inny świat. Tak jak wspomniałem, instrument obligacji straci trochę swojej elastyczności. Pewne segmenty się zmienią, dla innych będzie to neutralne. No my jako dom maklerski dzisiaj, jeszcze jutro otwieramy ostatnie ewidencje, także generalnie na rynku jest duży ruch do końca czerwca, żeby to, co jest możliwe, wyemitować jeszcze na starych przepisach. Ale na początku lipca będziemy rejestrować pierwsze transakcje już pod nowymi przepisami, jesteśmy na to gotowi. Będzie to proces inny, ale no, rynek musi się po prostu nauczyć tego procesu. Ten rynek się kształtuje, bo to jest nowa funkcja, także od strony takiej zarówno komercyjnej, jak i proceduralnej ten rynek się uczy tego nowego otoczenia, ale no, rynek będzie, tak jak no, na pewno nie, rynek nie umrze, będzie trochę inny, trudniejszy dla emitentów, ale w długim terminie wydaje mi się, że rynek nie ucierpi na tym, w tych segmentach, które powinny jakby korzystać z tego rynku. Także z uwagą będziemy obserwować to, co się będzie działo po 1 lipca. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan Krzysztof Dziubiński, członek zarządu domu maklerskiego Navigator. Kolejny program prosto z parkietu oczywiście jutro godzina 12, a jeszcze dzisiaj o godzinie 13 Rzecz o prawie.